Dzień dobry, ja nazywam się Czarek Andrzejczyk, to jest AWE Cesar Show. Myślę, że format, który będę chciał wam przedstawić, zaproponować, będzie formatem bardzo interesującym, bo przede wszystkim interesują mnie ludzie ich historie, historię, sposoby, metody dochodzenia do określonych celów w życiu, sukcesy, porażki, bo to wszystko razem w jednym kociołku zazwyczaj się miesza. Dawid Piątkowski. Bardzo mi miło, witam Cześć, serdecznie Dawid. Ciebie. Inwestor, przedsiębiorca, anioł biznesu, autor, bo piszesz też książki. No, tam 16, no. Chyba mentor, bo szkolisz też ludzi i jesteś chyba dla bardzo dużej grupy ludzi w jakiś sposób autorytetem, czy wzorem, czy człowiekiem, który pokazuje kierunki lub ścieżki. A jak ty siebie widzisz? Jako wciąż młody przedsiębiorca, jak siebie widzisz? Zanim pogadamy o konkretnych rzeczach, które robisz, jak ty siebie teraz widzisz? Jakbyś siebie opisał, jak byś, jakby ktoś ciebie zapytał, jak siebie widzisz, Dawid? Jak kreatora, takiego. Może nie, z lekkim nadużyciem słowa Bóg. Ja się czuję tak, jakbym mógł zrobić wszystko: tworzę, kreuję, manifestuję. I to jest takie mega zabawne uczucie, że wiesz, że możesz wszystko. Wszystko. A powiedz, skąd to się bierze? Bo zobacz, bardzo wielu coachów, mentorów właśnie o tym mówi. Bardzo często na szkoleniach tego typu mówi się bardzo gęsto, dużo o tym możesz wszystko, you can do it. Yes, you can, it. Tak tak skąd brać taką energię, która do tego prowadzi? Bo najpierw musi być jakaś energia. No bez tej energii nie polecisz za daleko, nie? No, ja bym to podzielił na dwa etapy. Pierwszy dla mnie najważniejszy to był rozwojowy, rozwój duchowy, co to jest samokontrola myśli, emocji, zrozumienia, jak działa umysł. Jak przyjmujemy kontrolę nad naszym umysłem, jesteśmy w stanie mieć dowolne nawyki. I wtedy wystarczy się zacząć uczyć, jak już mamy umiejętność kontrolowania siebie, to dokładamy do tego potem różną wiedzę, na przykład biznesową. I tam jest. You can do it, sky is the limit i tak dalej, to powiedzmy takie rozwojowe, ale jest też wiedza praktyczna, samodyscyplina, co robić, jak robić. I teraz jak nie powstrzymuje nas nasza osobowość, czyli i to jest u większości osób problem, że się boją, że się wstydzą. Jak nie mamy, Czyli hamują tych... sami siebie. Dokładnie, jak już nie mamy tych chwastów, powyrywamy je z siebie. To się okazuje, że możemy wszystko, bo wystarczy dokopać się do wiedzy, dzięki której wystarczy ją po prostu wdrażać. Także tu nie trzeba bardzo często koła wymyślać na nowo, mm. tylko trzeba robić rzeczy, które działają. Ty chyba można powiedzieć z całą pewnością, yy, że jesteś multidyscyplinarny, to znaczy dużo bardzo rzeczy robiłeś, robisz jednocześnie. Czyli nie jesteś człowiekiem z jednej branży, tudzież z jednego sektora, tylko jesteś człowiekiem, który poszukuje, który układa różne puzzle i robi różne układanki z różnymi ludźmi. Jak słuchałem Twojego wystąpienia, bo spotkaliśmy się na bardzo fajnej konferencji pod koniec zeszłego roku, to właśnie mówiłeś o tym, jak te cegiełki układać, jak dobierać hmm. ludzi i jak ważne jest, żeby tych ludzi potrafić wybierać. To co jest kluczowe po iluś latach prowadzenia tych swoich biznesów dla Ciebie? żeby to się udawało. Czy to jest właśnie dobór właściwych osób, jak już powyrywasz te swoje chwasty? Tak, to jest... I teraz ja mam kilka takich jakby standardów, z kim współpracuję i to może być albo ekspert totalny z jakiejś branży mm. i wtedy wybaczam, może jest na przykład nieświadomy, nie kontroluje okay. emocji i tak dalej, ale musi być mistrzem, ekspertem. Albo musi być to osobowość taka, która no najlepiej, jak jest ktoś świadomy. Ten słowo świadomy to znaczy, że kontroluje emocje, nie obwinia, nie przejmuje się opinią innych. Jest człowiekiem, który jest to praktycznie niemożliwe, żeby się obraził. I takiego wspólnika mam Bartka Wojdata. On jest naprawdę wiele, wiele lat w rozwoju osobistym, duchowym i wyobraź sobie, że my już współpracujemy ponad rok. My ani razu nie mieliśmy do siebie nawet jakby irytacji, poczucia, że coś jest nie tak, że takiego okay. jakiegoś niesmaczku. Jak współpracujemy z ludźmi, którzy już są w tym rozwoju daleko, to jest niesamowita stabilność, to jest coś pięknego, to jest błogosławieństwo, żeby z takimi ludźmi móc robić biznes. Super, bo to o czym mówisz to pewnie jest coś, czego wielu by chciało, tylko... W życiu, jak wiemy, często jest, jak mówił Forrest Gump, pudełko czekoladek. No, nigdy nie wiesz do końca, na co trafisz. Poznajesz człowieka, na początku może ci się wydawać, wow, super energia, pozytywny ekspert w swojej dziedzinie i tak dalej. A później w praniu zazwyczaj wychodzi, że na przykład coś jest super lub nie do końca. Mówisz, że tobie się masz może szczęście do spotykania odpowiednich osób. Ale co jeszcze można zrobić, żeby. Maksymalnie zminimalizować liczbę tych niewłaściwych osób, lub bardzo szybko pozbywać się jakichś zbędnych osób lub osób toksycznych lub różnych tego typu elementów w swoim życiu, bo jak wiemy, i w życiu prywatnym i zawodowym to się przenika. Więc czy ty znalazłeś jakiś sposób, nie magiczny oczywiście, tylko praktyczny, pragmatyczny? Jak dobierasz tych ludzi? Na co patrzysz? Co jest dla ciebie kluczowe? No, to ciekawe pytanie, ale generalnie to się wiąże, marzy mi się, żeby współpracować tylko z ludźmi tymi takimi, którzy mają jednak ten rozwój osobisty duchowy. Jak jest ten kor, okay. to już jest wielce prawdopodobne, że będzie ta stabilność, o której mówisz, że będzie przewidywalność. Nie mm -hmm. będzie tak, że za cztery dni się okaże, że on jest jakimś frikiem. Teraz jak ja już 17, już teraz 18, bo zaraz będę miał e, 37 lat, jak już 18 Może lat jestem w rozwoju to. osobistym, duchowym to ja potrafię jakby już czytać ludzi dosyć szybko, nie? czyli to nie, to nie jest tak jak kiedyś, że kogoś poznajesz i szok, że on coś odwalił. Tylko dzisiaj już obserwując człowieka w drobnych sytuacjach jesteśmy w stanie już jakby mieć taki algorytm na to, co się będzie działo, jak będą poważniejsze sytuacje. Także obserwacja, czytanie emocji, czytanie zachowań. Czyli to już nie jest tak, że jak ja się z kimś spotykam, to ja po prostu z kimś jestem, tylko ja obserwuję. Taki wewnętrzny obserwator jest i ten obserwator jest nie tylko na ludzi, jak oni się zachowują, myślą, podejmują decyzje co mówią, jak mówią, z jaką energią mówią, jaką energię mają, to samo się tyczy mnie. Czyli ja też cały czas siebie obserwuję, jakie ja mam emocje, ile mam energii w ciele. Eee, cały czas jest taka obserwacja tego, co się dzieje w mojej głowie. Mam dystans do moich myśli, dystans do moich emocji. I tak samo obserwuję ludzi. I ta umiejętność obserwacji, no to jest game changer. Nie? Potrafimy zarówno do siebie, jak i do innych obserwować. Powiedziałeś o tym długim już dystansie, który pokonałeś w rozwoju osobistym, zawodowym, ale zaczynałeś wcześniej. E, chyba warto powiedzieć, że jeśli oczywiście się ze mną nie zgodzisz, to mów, że zaczynałeś też jako sportowiec i bardzo wiele osób, które gdzieś zaczynało na przykład na sporcie i swoje ambicje budowało, kreowało i karmiło jakąś e, sportową, e, sportowym dążeniem. Do sukcesu czy do doskonałości, mówi, że to im się bardzo, bardzo przydało później w biznesie, w życiu i tak dalej, bo sport jednak uczy cię pewnych rzeczy, pewnych żelaznych zasad, które sprawdzają się w zasadzie uniwersalnie. Czy ty, jako były tenisista, masz coś takiego, że patrzysz wstecz i mówisz, gdybym wtedy nie zrobił tego, tego lub tego, albo gdybym nie poszedł taką drogą, to możliwe, że Dawid Piątkowski dziś byłby trochę innym człowiekiem? Jak na to patrzysz? Byłby zupełnie innym i to byłoby w moim przypadku, nie wyobrażam sobie nie być jakby w sporcie, bo sport tak, z jednej strony... Nauczył mnie zaciskać pięść, jak jest źle I, i w moim życiu się dzieją większe zawirowania. Ja mam większą motywację do tego, żeby to przezwyciężać. To jest jakby jedna rzecz. Masz taki gen sportowca, że umiesz zacisnąć pięść i powiedzieć dobra, wjeżdżam. To jest mega umiejętność, jakby taka rozwojowa. Ale ważniejszym elementem było to, jakich ludzi spotkałem. Ja mam tego świętego pamięci doktora Jerzego Wielkoczyńskiego, którego bardzo często wspominam, bo to jest człowiek, który nauczył mnie trzech rzeczy. Zadawać właściwe pytania, być wytrwałym w poszukiwaniu odpowiedzi i wiedzy, że mogę się nauczyć wszystkiego. Czyli ja mogę dzisiaj nie, nie wiedzieć nic o budowie rakiet kosmicznych, ale jak będę chciał, to się tego nauczę. Mm. I teraz jak mamy taką wiedzę, że okej, okay, ja mogę się nauczyć wszystkiego, ja mogę być każdym, ja się mogę wykreować. Wystarczy zadać właściwe pytanie i być wytrwałym w poszukiwaniu odpowiedzi. A większość ludzi zadaje pytania, nawet zdarza się, że zda zadają, że kim chciałbym być, co bym chciał robić. E, nie wiem, chciałbym być bogaty, to dobra, to, ale, ale co, ale co, ale co? Jest pytanie, ale nie są wytrwali, żeby znaleźć odpowiedź. A jak ja wiem, że się mogę nauczyć wszystkiego, to jest kwestia tylko, żeby trafić na odpowiednią osobę, na odpowiedni film na YouTubie, na odpowiedni podcast. Ja jestem w stanie zdobyć tę wiedzę. I ten gen nieodpuszczania ze sportu plus ten mentor, który mi te trzy rzeczy zaszczepił, to zmieniło wszystko. Tenisistą nie zostałeś. Yy, yy, amatorsko i dla przyjemności sobie jeszcze grywasz, ale no. robisz biznesy. I uczysz też innych o. Na Ciekawe, tej muszę, przepraszam, pozdrawiam Cię Artur Szpilka, tak? Graliśmy wczoraj i tam 6, 1, 6, 2. <grystanie> Oczywiście dla Artura, tak. No nie, tak ale tak, to, jest tak, <grystanie> to jest tak samo, jakby Artur się ze mną miał bić. Mielibyśmy być ten I onby się chwalił, że wygrał Dawid Wietkowski. Tak, z tak, wiesz? tak, tak. No nie, 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 to tak. e, Na szczęście do waszego pojedynku bokserskiego nie dojdzie, a jak dojdzie, to może nie będzie Oj. nikt tego kręcał e, i tego nie zobaczymy, bo po co sobie psuć nerwy? <grystanie> Dawid. E, i, i dochodzimy do powoli do sedna, czyli do tego, co robisz w biznesie, jakie kroki podejmujesz. I zapytam cię oczywiście też o to, co to znaczy być aniołem biznesu. Bo przed nagraniem troszkę o tym rozmawialiśmy i mam wrażenie, że rzeczywiście to słowo jest takim troszkę wytrychem, hasłem bardzo często używanym, odmienianym przez wszystkie przypadki w mediach i wszędzie indziej. W przestrzeni publicznej, ale nie mam takiej pewności, że zwykły człowiek lub nawet przedsiębiorca początkujący lub bardziej zaawansowany w Polsce w pełni rozumie znaczenie tego słowa. To zaraz o tym, ale najpierw powiedz, co cię teraz absorbuje, jakie fajne projekty robisz, tak żeby też słuchacze, widzowie mogli się dowiedzieć, gdzie ciebie szukać, co fajnego proponujesz, gdzie można znaleźć trochę o tym, co robisz. To może teraz o tym. Wiesz co, no teraz mam taką główną działalność, to ten darmowy remont. Ludzie mogą dostawać 135 tysięcy dofinansowania, Aha. najbiedniejsi, y, na ocieplenie domu, nowe okna, drzwi, rekuperacje, pompę ciepła, fotowoltaikę. No i to jest mega branża, bo z jednej strony czynimy dobro, także od serducha możemy pomagać innym, a z drugiej strony są bardzo duże prowizje. I dofinansowania to, mówisz, czyli to, to są jest... są to jest Unia Europejska, jakby okay, po prostu. to dotuje Unia. Tak, jest. I w związku z tym no Eldorado jest okay. takie totalne. Zobaczymy jeszcze, jak to wiecie bo ja lubię faktury pokazywać. Jasne. Jak było w WP Invest Group, to u nas ludzie najlepszy gościu zarobił w 8 miesięcy 800 tysięcy ponad złotych. Chyba milion w ciągu roku mu się chyba udało osiągnąć, albo jest pod samym milionem. Ale tutaj wierzę, że będą takich milionerów uda mi się stworzyć kilkudziesięciu. Jest taka różnica, jakby w łatwości sprzedaży, no bo tu nikomu nic nie wciskasz, tak w takim klasycznym OZE, tylko mówisz ludziom, że albo się kwalifikujesz na daną dotację i dostajesz 135 koła, albo się nie kwalifikujesz. I jesteś pewnego rodzaju doradcą, bo mówisz tym ludziom jak to jesteś zrobić, gdzie, o co i jak. Okay. Jesteś ekspertem o okay. dotacji. I co to za program? I jak długo jeszcze ten program będzie funkcjonował i będzie może korzystać? Trzy lata Eldorado, nie? Także okay. mamy trzy lata na to, żeby to wykorzystać. Okay. Okay. Albo pieniądze zostaną szybciej wyczerpane, jest ich dużo, bo to miliardy, ale no albo trzy lata, albo się wykorzysta wcześniej to, te, te finanse, nie. Z czym jest najtrudniej? Bo jak myślę o tego typu programach, bo takich programów z dofinansowaniem było bardzo dużo. I środki unijne, i środki PFR-u, i mnóstwo innych. W ciągu ostatnich lat widzieliśmy też, jak ten mechanizm państwowy działa, jeśli chodzi o dofinansowanie wszelkiego rodzaju. Natomiast co jest Twoim zdaniem tu najważniejsze? Jak budować świadomość ludzi, albo właśnie jak wskazywać im miejsca, w których mają szukać informacji, oprócz tego, że na przykład Wy coś robicie, to co jeszcze można zrobić, żeby edukacja i świadomość ludzi rosła? No bo to jest chyba jednak podstawowa sprawa. Uczyć się, słuchać podcastów, być dociekliwym, zadawać pytania, być wytrwałym w poszukiwaniu odpowiedzi. Wiesz, to jest takie ogólne, ale tak to działa. Nie? Jeżeli mm. ktoś chce, wielu przedsiębiorców nie wie, że mogłyby dostać w ogóle jakieś różne dotacje i nie starają się, nie pójdą do jakiejś firmy, nie zapytają i w związku z tym ich nie dostają. Nie, to jest takie banalne. Prosto. I bardzo często tak jest w życiu, że rozwiązania są na wyciągnięcie ręki, tylko nie potrafimy zadać właściwego pytania i nie jesteśmy wytrwali, żeby rozkwinić do końca. I sama ta ciekawość powoduje, że jesteśmy w stanie robić rzeczy wielkie. A ja jestem bardzo ciekawym człowiekiem. Czyli lubię zadawać pytania i nie szukać, kombinować, co tu zrobić, żeby to ogarnąć. No to mamy te dofinansowania. Ale robi jeszcze sporo innych rzeczy. Jakbyś mógł tak. To tak, po kolei wymienić, nie. co tam się u ciebie dzieje. Tak, i... deweloperka, już chyba ponad 200 domów wybudowanych, cały czas się, się turla tych 16 książek, Domy jednorodzinne robię. głównie, bo to ostatnio Bliśniaki, się podobało. Bliźniaki szeregowe. Takie mhm. Na topie, nie? Teraz domy, czyli taki. Ja, nie nie błysa, deweloper za, klasyczny, rzu. tylko taki deweloper właśnie od domków. Ja nie, to są bliźniaki, szeregowce generalnie, nie? Rzadko się zdarza, żeby to był domek jednorodzinny. Bo na Śląsku się to tak, powiedzmy, mniej opłaca, bo to jest droższe po prostu. Prostu, nie? Ludzie jednak wolą nie mieszkać w bloku. Segmencik a... z ogródkiem. Tak jest, zawsze lepiej jak w bloku. Także na tym się koncentrujemy. Poza tym mamy książki, szkolenia. Ja mentorem jestem. Teraz mamy diluj.pl, taka nowa platforma. Też polecam wejść, bo to będzie coś takiego, że zrzeszamy tam przedsiębiorców, też się ogłosić, to możesz właśnie tam, społeczność budujemy. To to fajny projekt diluj.pl. Potem jest darmowy kredyt, no to to też jest potężne. Odzyskujemy, banki zawyżają po prostu prowizje i odsetki, krótko mówiąc, że ludzie płacą za dużo. A prawo działa tak na korzyść konsumenta, że możesz odzyskać całą prowizję i całe odsetki. Także to jest projekt darmowy kredyt.pl. No i co my tam jeszcze mamy? I zaraz mi jeszcze inne firmy. Fotowolta fotowoltaiczne, coś tam no. WP było? Invest Group też, no też jeszcze było, ale teraz to wygaszamy, bo wchodzimy z całej siły w ten darmowy remont. Okej. Okay. I zaraz jeszcze mi się że pewnie jakieś firmy tam. Książki, są. bo jak myślę sobie o różnych ludziach, których znam, również przedsiębiorcach, to wielu napisało, ale wielu też nie napisało. Co Ciebie skłoniło do tego i czy zawsze miałeś w głowie taką myśl, albo może od pewnego momentu ta myśl się pojawiła, że będziesz chciał tę wiedzę w taki sposób przekazać i podzielić się z ludźmi? To znaczy w Jak się to zaczęło, nie? Zaczęło się to od tego, że jak ja odkryłem, że umysł sam z siebie myśli, nie? Czyli jeżeli ktoś, o, co on mówi, nie? Stanowski raz w ogóle to rzucił, że co on pierdzieli, że że umysł z siebie myśli. No, umysł tak został zaprojektowany, że jak się kładziemy spać, na przykład, bo to wtedy najłatwiej zauważyć, no to e, ile osób ma tak, że ma kołowrotek, nie potrafią zasnąć, bo jest natłok myśli. No i teraz, skąd są te myśli? Jak często ja to, bo to jest tak, że od człowiek chce zasnąć, tak. natłok myśli, lawina. Tak, i to się dzieje samoczynnie. Tak umysł działa. I teraz, jak my zaczynamy to dostrzegać i możemy się wyzwolić od tych negatywnych, w szczególności myśli, no to otwierają się bramy do niebios, bo przestajemy się przejmować tym całym negatywizmem, który się kotłuje w głowie. Jak ja odkryłem, że myśli się same myślą, jak ja zrozumiałem, że mogę kontrolować pełni swoje emocje, a w związku z tym mieć dowolne nawyki, stać się dowolnie wybraną osobowością, to było dla mnie wow. Jak ja odkryłem tą wiedzę, ją tak jakby uprościłem. Stwierdziłem, że ja muszę się tym podzielić z ludźmi, bo ta wiedza jest zbyt potężna i zbyt wartościowa, żeby tego nie zrobić. I do wielu rzeczy też bym sam nie doszedł, gdyby mi się różne informacje nie łączyły od ludzi, którzy się dzielą wiedzą. I wiesz, dużo osób jest takich, że jak coś odkryją, to zachowam ten skarb tak, dla tak, siebie. Tak, tak. A ja zrozumiałem, że potęga leży w tym, żeby się dzielić, bo gdyby się inni nie dzielili, to ja bym też tak nie wzrosnął. I, i zrozumiałem, że to po prostu trzeba robić. I od takiej pięknej misji to wyszło. No, i dzisiaj, no, 16 książek napisałem. Okazuje się, że też można sobie dorabiać w taki sposób po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, ale to jest efekt uboczny czynienia dobra. Nie? A jednocześnie jest to chyba spora satysfakcja, że ktoś to kupuje, czyta. I jesteś jednak autorem, co nie każdy może o sobie powiedzieć, bo pewnie ludzie są tacy, którzy jakieś książki wydają, nie czyta tego za dużo osób, ale satysfakcja chyba z tego jest, że a szczególnie jak ktoś do ciebie wraca z feedbackiem. Potężna, wiesz, różne rzeczy robiłem, czyli możemy osiągać, okay. nie wiem, zarobić pierwszy milion, mieć firmy warte 100 milionów, nie wiem, być w podróży dookoła świata. No, dużo rzeczy zrobiłem, osiągnąłem. Nie ma nic piękniejszego od wdzięczności innych ludzi. To daje poczucie spełnienia. I to jest, wiesz, jak ci ktoś raz podziękuje, to jeszcze może nie zbudujesz w sobie poczucia spełnienia, że jesteś spełnionym człowiekiem. Ale jak już to zrobią tysiące osób, to w pewnym momencie coś takiego klika, że jakby czujesz, że zrealizowałeś te życie na maksa. Zmieniłeś tyle osobom życie, że ja przynajmniej tak mam, że się czuję full spełniony i teraz się po prostu jeszcze tylko bawię i jest to piękne uczucie, nie, naprawdę. Obiecałem e, parę minut temu, że e, porozmawiamy o tym, co to znaczy być aniołem biznesu, więc wracamy do tego pytania. Ty jesteś i jak zacząłeś być, to co dla ciebie to oznaczało? A co dla ciebie oznacza to teraz? Kiedyś to sobie tak myślałem, ale kozak, co to Anioł w ogóle biznesu? jest? Nie, to dobrze brzmi w ogóle. Dzisiaj patrzę na to bardzo praktycznie. Nie? Generalnie Anioł Biznesu to jest osoba, która może pomagać w przedsiębiorstwach. Czyli przychodzi jakiś młody przedsiębiorca, on może mieć pomysł, on może mieć jakąś umiejętność, on może coś mieć jakąś wartość. I jak przychodzi do takiego anioła biznesu, to ten anioł biznesu może dać mu kontakty, dać mu marketing, sprzedaż, może zainwestować pieniądze w jego pomysł. I krótko mówiąc, najzwyczajniej w świecie dzielicie się danym biznesem na przykład na pół albo na jakieś procenty, żeby to było proporcjonalne do wkładu. Czyli anioł biznesu jest nikim innym, jak de facto inwestorem. Eee, to jest bardzo podobne, jakby mimo wszystko słowo. Nie? Tylko anioł biznesu jest bardziej taki, mi się wydaje, multiculti, że ma i wiedzę, i doświadczenie, i kontakty. I osoby, które do niego przychodzą, albo ci z kimś połączy, albo sam ci da jakąś wartość, ale chodzi o to, żeby jeden dodać jeden stało się dziesięć. Okay. Jeden dodać dwóch na przykład aniołów biznesu, żeby się równało sto. Czyli bardzo prosty przykład. Mamy na przykład wielu influencerów w Polsce, tak. potrafią robić niesamowite zasięgi. Niestety dla nich nie potrafią robić na przykład sprzedaży, ale jak już mamy influencera, który potrafi i sprzedawać, nie. i robić marketing, to okazuje się, że jak to dołączymy do odpowiedniej branży lukratywnej, do której będzie pasowało to, żeby był ten marketing i ta sprzedaż, to jesteś w stanie miliony zarabiać z dnia na dzień. Czyli dobry, lukratywny produkt plus na przykład y, influencer równa się ogień. A jak do tego jeszcze dodamy automatyzację, procesy i tak dalej, to jesteśmy w stanie to skalować. I teraz rolą anioła biznesu jest to, żeby właśnie z samego lukratywnego produktu, na którym ktoś zarabia mało, bo nie ma marketingu, połączyć go z kimś, kto ma marketing, połączyć, nauczyć go robić procesów i myślenia na dużą skalę i, i wdrażania tego w rzeczywistość bo później jesteśmy w stanie, czy w ogóle zbudowani grupy handlowców, rekrutacji, dyrektorów i nagle łącząc trzech ludzi, może się, może, może się okazać, że sami w pojedynkę nie zarobią nic albo bardzo mało, ale łącząc te skile mogą zrobić wielomilionowy, jak i nawet miliardowy biznes. I teraz anioł biznesu jest tą osobą, która to jakby scala. I dzisiaj ja się właśnie już bawię w taką grę i to jest najbardziej seksowna i fajna rzecz, jaką robię w biznesie. I mając tą wiedzę, jak to układać, ja wiem, że już będę robił rzeczy miliardowe, bo to jest proste. Kiedyś to fikcja, abstrakcja tak kiedyś była fikcją dla mnie, żeby zarabiać nie wiem, 12 tysięcy na miesiąc. E, tak dzisiaj wiem, jak zarabiać milion złotych miesięcznie, bo niejednokrotnie zarobiłem e, ale teraz ja już wiem, że będę robił rzeczy miliardowe, bo to wynika z połączenia odpowiednich umiejętności i ludzi. Kiedy stwierdziłeś, Chociaż nie, to pytanie pojawi się później, bo na sam koniec będę chciał Cię zapytać w ogóle o rolę samorozwoju i tego, o czym trochę mówiłeś na początku, w byciu też skutecznym w biznesie. A na pewno ta rola jest ogromna. Ale teraz jeszcze chciałem Cię zapytać o Twoją największą porażkę biznesowo. Z tych wszystkich lat, kiedy już robisz te różne rzeczy, synergie, łączenie potencjałów, odkrywanie tego, co dobre, co działa, co nie działa, jaka była Twoja największa porażka, do której. Tu i teraz jesteś w stanie się przyznać, albo nawet chcesz się przyznać i powiedzieć: Słuchajcie, właśnie w ten sposób zdobywa się doświadczenie bezcenne. Kilka było, nie? Jedna to wejście w branżę, na której się nie znasz: to była cukiernia. Okay. E, to jeszcze tak połowicznie kiedyś, kiedyś z moim, z moim tatą robiliśmy. E, straciliśmy w 8 miesięcy 700 tysięcy. W ogóle nie znając branży, nie rozumiejąc marketingu, nie rozumiejąc niczego, weszliśmy na hura, bo, bo ta cukiernia urosła i ta, mhm. i ta, i ta, i ta, i ta. I to chyba dobry biznes. Mhm. Trochę mhm. tak na wrożeniu sposób weszliśmy w branżę i wtedy było takie drugie bankructwo już takie totalne. To była jakby jedna lekcja, żeby nie wchodzić w rzeczy, na których się nie znasz, krótko mówiąc. Raz straciłem milion złotych, o tym jeszcze nie będę mówił, kiedyś, kiedyś, kiedyś o tym opowiem. Po prostu zaufałem o osobie nieodpowiedniej i nie zabezpieczyłem się. To bańkę straciłem. No i raz, jeszcze teraz taka świeża sprawa, doświadczyłem wrogiego przejęcia firmy. Mm. Też nie zabezpieczając się odpowiednio. Także to jest takie dosyć ciekawe, że nieustannie się trzeba uczyć. Czyli ta obserwacja zawsze jest, musi być. Wiesz, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Nie? Tak. To jest na pewno. Tak. Ale bardzo ciekawe jest to, że mm, to, i to też po, polecam, żeby nasi słuchacze mieli już taki gen, że ja całą odpowiedzialność zawsze biorę na siebie. Czyli nawet jak mnie ktoś oszukał ewidentnie, trafiłem na oszusta zawodowego, to i tak to jest moja wina, że ja Jasne. nie zabezpieczyłem się odpowiednio jak ktoś przejmuje moją firmę wrogo. to jest moja wina, że ja nie zadbałem o pewne rzeczy, żeby to, to się nie wydarzyło. Eee, jak nie wyszedł biznes na chorobę o optymizmie, to jest moja jakby wina, ja to biorę na klatę. Ale piękne jest to, i za każdym razem tak było, że im większy upadek, tym potężniejszy się stawałem. I tak jest zawsze. Osoby, które przeszły największe traumy w życiu, bardzo często, jak je pokonają i przezwyciężą, bo nie wszystkim się udaje, no stają się potężniejsi ponad miarę. Ja z każdym takim trudnym doświadczeniem, mając za fundament ten rozwój cały osobisty, duchowy, wiem, jak myślą najwybitniejsi, z każdą porażką to nie jest tak, że się staje trochę mocniejszy czy uodporniłem się na coś, tylko już następnym razem dziesięciostukrotny podobny problem dalej mnie nie przygniecie. To jest bardzo ciekawe, że już raz coś przezwyciężysz, to to się nieproporcjonalnie potężniejszy. Także to jest taka dobra rada dla ludzi, żeby nie bali się doświadczać, tylko wchodź do rzeki, próbuj, podejmuj ryzyko, bo biznes się zawsze będzie wiązał z większym mniejszym ryzykiem, żeby robić rzeczy naprawdę duże. Ale z drugiej strony, i tu nawiążę delikatnie do tego, że jeszcze kilka lat temu, jak pisałem książkę umysł Milionera, zarobiłem pierwszy milion w ciągu roku kalendarzowego. Ja zupełnie inaczej postrzegałem biznes niż teraz. Czyli wcześniej ja myślałem, że trzeba mieć pieniądze, jakieś nie wiem, znajomości, coś, że mhm. generalnie trzeba skądś wyszarpać pieniądze, żeby móc robić biznesy. Mhm. I to może być kredyt, to może być, nie wiem, pożyczyć od kogoś, tak. coś. A dzisiaj wiem, jak robić potężne biznesy, nie wykładając złotówki. To jest wiedza. Czy to jest bezpośrednio wynika z tego, że łączysz potencjały, łączysz synergię tak. i łączysz też odpowiednich ludzi? Masę ludzi, takich zielonych ogórków biznesowych. Mają jakiś fajny pomysł, mają jakiś fajny produkt, idą do nie wiem, kogoś i mówią: Słuchaj, potrzebuję milion złotych na marketing. Ty nie potrzebujesz miliona złotych na marketing, zielony ogórku biznesowy, tylko ty potrzebujesz człowieka, który ci ten marketing wniesie za darmo. I teraz dzielisz biznes. Za na... udziały lub. Oczywiście, że tak? za udziały. Dokładnie. Eee, to jest najlepsza forma, bo jak. <laughs> Ludzie są pazerni, nie? I chcą mieć cały biznes dla siebie. Szybko i już najlepiej jeszcze. Tak, ale ta pazerność powoduje, że jak ja bym miał promować yy, no nie wiem, powiedzmy nawet tą branżę, bo mi Bartek Wojda, mój wspólnik zaprosił do branży. On mówił na początku, Dawid, że chciałbyś być ambasadorem? Wiesz, jakimś ambasadorem tego, coś mi tam będzie płacił za to. No nie. I, i on mówi, no kurczę, a może chciałbyś być moim wspólnikiem? Ja mówię, o, mm -hmm. będę miał firmę ciekawą. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Mówię, jaki wkład? Mówi, żadnego wkładu. Nie ma ryzyka. Twoja wiedza, twoja energia, twój czas. Wchodzę. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, to jest mało powiedziane. I teraz jak zaczynamy to rozumieć, że my wystarczy, że się połączymy z odpowiednimi ludźmi i możemy robić ogromne rzeczy bez kapitału. Ktoś powie, nie, ja się muszę zatowarować. Ja muszę, tak. wiesz, coś, yy, nie wiem, piszesz książkę, to musisz ją wydrukować. Musisz to, nie, robisz przedsprzedaż, zanim masz produkt. I teraz y, bardzo często tak jest. Ty możesz firmę dużą stworzyć i zacząć zarabiać, zanim y, produkt pojawia się na rynku. Tak, robisz przed, przed sprzedaże. I teraz y, Osman też o tym bardzo często właśnie mówił, że on najpierw robi przed sprzedaż, zarabia, a potem drukuje. Okay. I teraz tak można robić w wielu branżach, w wielu różnych produktach. Nie, nie we wszystkich, ale w wielu. W wielu, naprawdę mm. w ogromnej ilości. Elon Musk, wiesz, yy, on przecież tego yy, traka, takiego kosmicznego, yy, on go sprzedawał już chyba kilka lat temu. I ludzie wpłacali ogromne pieniądze na to. I miał finansowanie. Dziękuję, do widzenia. I teraz wiesz, to jest, to jest game changer, nie? Wziął Twittera, od razu pyk, płatna To jest oczywiście bardzo sztampowy przykład, no bo chłop miał już duży, duży rozbudowany wizerunek no, biznesowy. I, co z tego? I projekty z sukces sukcesem na koncie, nie? Ale on na wszystkie projekty tak samo to robił, czyli jeszcze tak, czegoś tak. nie było, była obietnica, ludzie wpłacali pieniądze i on to dowodzi po prostu. Ale to jest ten właśnie myk, że masz pomysł, bez kasy możesz robić potężne rzeczy, czyli dla mnie wymówka dzisiaj, że nie mam pieniędzy, dlatego nie mogę robić dużych rzeczy. To nie robię. To jest po prostu głupota, czyli brak wiedzy. Nie wiesz po prostu, jak robić, brak wiedzy. nie wiesz, jak łączyć się z ludźmi, nie masz sam jakichś super umiejętności albo lukratywnego produktu, albo marketing nie umiesz robić, albo no musisz coś umieć, i wtedy, jak się z kimś połączysz, możesz robić z dnia na dzień rzeczy potężne. Jak ja, to, jak ja to zrozumiałem, to ja dzisiaj wiem, że będę miliarderem, i to będzie tylko i wyłącznie kwestia tego, czy ja będę chciał to robić, czy nie. A na okay. pewno będę chciał, bo jak robisz już z dużymi e, chłopcami biznesy na takim poziomie, to są fajni ludzie. Oni są zajawieni. Oni chcą, wiesz, zmieniać świat. Oni chcą, to już są, to już jest taki poziom naprawdę fajnych Gdzie ludzi. Gdzie rzeczywiście te pieniądze już nie są celem, przestają się liczyć, liczy się trochę co innego. Jak już zarabiasz setki tysięcy miesięcznie, to to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy ja zarobię, nie wiem, 500 tysięcy czy 700 w ciągu miesiąca. No tak. Żadnego. I wtedy to jest właśnie taki bajer, że mówisz, patrzysz, ty w sumie fajnie marketing robisz. Chciałbyś wejść do mojej spółki na 20% udziałów? Zarobię 100, 200 tysięcy mniej. W ogóle mnie to nie rusza. Dawaj zrobimy coś większego razem. Dywersyfikacja. I to jest coś takiego, że podchodzisz do biznesu w pewnym momencie, jak do. Jakbyś był w piaskownicy, wiesz, te stare lata, byście sobie wyobrazić, byś w piaskownicy, a autkiem sobie jeździłeś, tu zbudowywałeś zamek, tu go zburzyłeś, mówisz, dobra, teraz inny zamek zbuduję. I nagle się okazuje, że jak możesz robić biznesy bez ryzyka finansowego na ogromną skalę, z fajnymi ludźmi, seksowne projekty, że one są po prostu fajne do zrealizowania. To czujesz się jak dorosłe dziecko w piaskownicy, tylko masz realny wpływ na robienie rzeczy wielkich. Nie. Weź łyka wody, bo na koniec zapytam Cię o bardzo poważne rzeczy. I to będą dwie rzeczy, które chciałbym, żeby wybrzmiały i żeby doszły z jakimś przekazem do naszych ludzi, którzy nas widzą i słyszą. Pierwsza: gdzie Ty siebie widzisz, jako jeszcze wciąż młody człowiek? Za 10-20 lat? Czy to jest trochę tak, jak mówi często w swoich spiczach Schwarzenegger, że bez wizji ciężko w ogóle coś osiągnąć. To, co ty mówisz, wiedza, taka energia, łączenie potencjałów ludzi i tak dalej, ale ta wizja, jakaś taka ogólna, odgórna wizja. I druga rzecz: jak bardzo samorozwój i to, jak ty się doskonaliłeś sam? I wyrywanie tych własnych chwastów i pokonywanie tych własnych zahamowań, deficytów i blokad w głowie jest ważne, żeby i prywatnie i zawodowo dobrze nam szło i żebyśmy nie musieli kiedyś powiedzieć, kurde, spieprzyłem to życie. Wizja dosyć ciekawe, bo to cały czas się zmienia i ewoluuje, czyli to nie jest coś takiego, co jest stałe. W zależności na jakim etapie rozwoju jestem, tak wizja się zmieniała. Okay. Dzisiaj mam wizję budowania jednorożców, czyli firm, które mm -hmm. będą warte miliard. Okay. Wiemy już jak to robić. Jest to dla mnie na maksa seksowne. Chcę tego Wiemy, że takich jednorożców z Polski było niewiele, chyba jeden albo dwa, więc jakby jest też ambicjonalne podejście, rozumiem. To jest banalnie proste. To jest kwestia tylko z kim i kiedy. Nie? Jak już znasz model, to już jest kwestia tylko, żeby tych ludzi dopasować. Ja już wiem, jak to zrobić. To okay. jest, kiedyś ludzie się ze mnie śmiali, jak ja powiedziałem, że książkę napiszę. Gdzie ty w ogóle wiesz? Poziom abstrakcji niesamowity. Dzisiaj to jest banalnie proste. To, to jest tak proste, że to aż głowa pęka. Co zrobić, żeby wydać książkę? Nawet żeby ją sprzedać, nawet żeby jak zbudować marketing, jak zrobić tak, wszystko jest proste, jak się nauczymy, jak już umiemy. <grych> I ja już umiem to. I to jest takie, ja lubię mówić, jak już coś w coś wierzę i coś rozumiem, także ja będę robił bardzo dużo rzeczy z bardzo fajnymi ludźmi. I to jest moja przyszłość na chwilę obecną. Okay. Z tego będą wyrastały projekty filantropijne, różne, ale to jest jako kor, czyli chcę robić rzeczy potężne. A jak rozwój wpływa? Wpłynął na mnie. Ja, ja nie chciałbym chyba żyć, gdybym był nieświadomy. Nie? Czyli to jest, takie, to jest taka różnica i taka przepaść, że jak ja na przestrzeni pięciu lat miałem kilka dni, żebym był zły, żebym czuł się jakoś niefajnie, no to tylko wyobraź sobie, nie? żeby na przestrzeni kilku lat w ogóle nie doświadczać negatywnych emocji. Zajęło mi to kilkanaście lat pracy nad sobą. Mhm. Ale to była najpiękniejsza praca, jaką wykonałem i w sumie cały czas dalej wykonuję, cały czas się uczę, doskonalam. To jest nieustanna praca. To jest do końca życia, nie? Końca Bo jak życia. Nowe wyzwania są, z czymś, z czym się nigdy nie zderzyłeś, to dalej się może ego trzępnąć i może ci jakaś emocja złapać, mogą przyjść jakieś toksyczne myśli, które będą jakby zanieczyszczały twój umysł. Ale jak ja już rozumiem mechanizmy, że te myśli się same myślą, Mogę mieć do nich dystans. Rozumiem, że w jednej i tej samej sytuacji ja mogę zinterpretować jak głupi, mądry Elon Musk, Schwarzenegger. Tak. Widzę nieskończoną ilość możliwości interpretacji jednej sytuacji, jednej osoby. To mi otwiera drzwi do tego, żeby no mieć piękne, szczęśliwe, spokojne życie, a mając jeszcze te moje doświadczenia, teraz to zrozumienie tych różnych mechanizmów, ja mogę kreować, co chcę. Czyli jakby. Jako jeden w sumie z nielicznych osób w Polsce, połączyłem świat rozwojowy na maksa rozwoju duchowego, osobistego, z taką praktyką biznesową i kreowania, tworzenia na różnych polach. I to jest naprawdę mega. Nie? I życzę każdemu, żeby, e, nieważne czy zaczyna od biznesu, ale problem, z, jak wejdziemy najpierw w biznes, problem jest taki, że możesz nie mieć czasu na rozwój. A ja zacząłem bardzo wcześnie, miałem 19 lat. Ja się uczyłem po 8 godzin dziennie i po prostu to była najpiękniejsza, największe błogosławieństwo, jakie ja mogłem sobie siebie zrobić, to robiłem to nieświadomie, bo mi po prostu to jarało, że jak to działa, jak to jest, jak to jest, że ja się nie czuję tak, jak chcę. To kto kontroluje moje emocje? I wiesz, jak ja odnalazłem te odpowiedzi, no moje życie z rajem na ziemi. To jest tak delikatnie to nazywając, nie? Czyli na koniec, na sam koniec jedna rzecz którą mógłbyś powiedzieć każdemu, kto podchodzi i mówi, Dawid, jak żyć? Bo jak zrobić, żebym nie żałował? Jak przezwyciężyć strach? Uprośćmy to. Ja bym, ja bym chciał usłyszeć, jakie ja miałem takie problemy i zaczynałem, żeby, żeby ktoś mi to tak od serducha powiedział i teraz powiem to wam to od serca, bo przechodziłem przez różne trudne sytuacje, nie? Bardzo dużo ich było. A wszystko będzie dobrze. I to jest takie, wiesz, banalne, banalne, ale ja bym chciał, żeby ktoś mi wtedy powiedział taki trochę starszy Dawid. Dawid, wszystko będzie dobrze. Gwarantuję ci, a to co teraz przeżywasz, będzie zajebistą historią, którą będziesz kiedyś opowiadał. E, czyli to jest jakby taka jedna rzecz, że wszystko się ułoży. Druga, ucz się. I to yy, właśnie w tym systemie, że zadawaj właściwe pytania. Bądź wytrwały i wiedz, że możesz się nauczyć każdego, możesz być każdym. To jest kwestia wiedzy. I teraz, te trzy skille, które ja nabyłem od mojego mentora, plus to, że wszystko będzie dobrze, to będzie taki bardzo uniwersalny przepis na to, żeby zaufać sobie, zaufać Bogu, nazwijmy to jak chcemy, bo to wystarczy. Dawid Piątkowski. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Myślę, mi miło. że pozytywna energia tego człowieka to nic nie powiedzieć. Jeszcze raz dzięki. I zachęcam Was do oglądania, subskrybowania, komentowania, lajkowania. Takich materiałów na moim kanale będzie oczywiście coraz więcej. I takich gości jak Dawid również dziękuję. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Bardzo mi miło. Trzymajcie się. Cześć.